Za zaproszenie. Dobry wieczór. Proszę Państwa, powiem szczerze, pół roku temu, kiedy myślałem o tej chwili, że tu w Łodzi, w moim ukochanym mieście, będę prezentował po raz pierwszy film szerszej publiczności, dokładnie wiedziałem, co powiem. W tej chwili mam tak okropną pustkę w głowie, że nie wiem, od czego zacząć. Zaczęło się normalnie, najpierw był pomysł, potem było dużo samozaparcia i wreszcie powstał film. Ale tego filmu nie byłoby, gdyby nie pomoc właśnie miasta. Stąd wymienieni wszyscy, którzy pozwolili nam realizować zdjęcia do mojego debiutu właśnie w Łodzi. Akcja filmu rozgrywa się tutaj, w waszym mieście. Jestem wzruszony, że jestem w Łodzi, dlatego że w Łodzi studiowałem. Do Łodzi przyjeżdżałem z opisami na zakupy jako mały chłopiec. Bo jestem z małej miejscowości, u nas nie było dużych sklepów. I Łódź jest moim pierwszym miastem, z jakim się zetknąłem. Tu skończyłem studia, tu stawiałem pierwsze kroki w teatrze studyjnym 83, bo robiłem dyplom. Do Łodzi przywieźliśmy nagrodę w 85 roku, pierwszą nagrodę na pierwszym festiwalu szkół teatralnych. Wygraliśmy, rozwaliliśmy cały świat. I z tą Łodzią kojarzą mi się moje najlepsze tytuły. Król, Psy, Nikoś Dyzma. To najlepsze. I naprawdę jestem bardzo, bardzo wzruszony. Dlatego chciałbym przejść do rzeczy. Przedstawić Państwu osoby, które trzeba wyróżnić w jakiś sposób, bo bez tych osób nie byłoby tego filmu. I z mojej ekipy postanowiłem poprosić dzisiaj na scenę, żeby nie przedłużać oczywiście wstępu, takie osoby jak pan Dariusz Żmudziński, kierownik produkcji,